Szymon Lubicki zmaga się z tragedią. Nikt nie spodziewał się, jaki dramat spotkał jego rodzinę. Prawda wyszła na jaw tuż przed finałem programu The Voice of Kids. Szymon Lubicki, uczestnik show The Voice of Kids, zaskoczył wszystkim wyznaniem o swojej rodzinie. Dramat, jaki ich dotknął, może spotkać każdego. Szymon Lubicki i tragedia w jego rodzinie. Szymon Lubicki to młody i niezwykle utalentowany uczestnik programu emitowanego przez TVP. Ostatnio okazało się, że przeżywał prawdziwy dramat. Jednak dopiero teraz prawda o jego rodzinie wyszła na jaw. Bardzo trudne do powiedzenia wyznanie dotyczy zdrowia jego matki. Młody wokalista zachwycił wszystkich podczas przesłuchań w ciemno. Jury The Voice of Kids, słysząc jego wykonanie przyboju Youngblood zespołu 5 Seconds, co w sumie nie miało wątpliwości, że mają styczność z niezwykłym talentem. Jego występ zachwycił wszystkich i każdy z foteli obrócił się w jego stronę. Sukces Szymona Lubickiego niestety nie uchronił go przed tragedią w rodzinie. Ciężka choroba mamy Szymka. Tuż przed finałem show The Voice of Kids okazało się, że Szymon Lubicki przeżywa rodzinny dramat. Jego mama cierpi na stwardnienie rozsiane. Ciężką chorobę ośrodkowego układu nerwowego, która może mieć niezwykle trudny przebieg. Do objawów można zaliczyć zaburzenia czuciowe takie jak niedoczulica, przeczulica, parestezję. Nastąpić może również osłabienie siły mięśniowej i kurcze mięśniowe. To z kolei może spowodować trudności w poruszaniu się i utrzymaniu równowagi. Sama choroba może mieć też wpływ na funkcje poznawcze. Szymon Lubicki właśnie swojej chorej mamie dedykował finałową piosenkę. Dzisiaj grzeje, 1. Walka z czasem i śmiertelną chorobą. Robert Lewandowski pierwszy raz poprosił o pomoc. 2. Matka dodała wstrząsające zdjęcie z niemowlęciem. Chcę, żeby lekarze zapłacili za swoje błędy w tych ciężkich chwilach. Wszyscy fani łączą się z tym niezwykle utalentowanym młodym człowiekiem. Z pewnością masa ludzi udzieli mu wsparcia. Niezwykle pocieszające jest to, że mimo takiej tragedii Szymon Lubicki nie poddaje się i dalej walczy o drogę do sławy w programie The Voice of Kids. Najlepsze newsy dnia, źródło, Dziennik Bałtycki. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.